Witam serdecznie z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne przygody. Jestem w Braszowie i podjąłem decyzję odnośnie tego, co będzie dzisiaj, przynajmniej co będzie dzisiaj, co będzie w tym filmie. Słuchajcie, jadę na Bukareszt. Jadę zobaczyć przede wszystkim ten dom ludu, ten parlament rumuński. Jedna z największych budowli, jeżeli chodzi o takie, nazwijmy to, budynki użytku administracyjnego na świecie. Chyba pierwszym największym jest parlament, a tutaj ten Ceausescu, tak mu biła mania tej wielkości, że zrównał tam kawałek tego rumuńskiego miasta, tego starego miasta, żeby postawić tam ten budynek. Jest ogromny i chcę go zobaczyć. Chcę go po prostu zobaczyć. Także serdecznie Was zapraszam na wyprawę do Bukaresztu. Przede mną jakieś 3 godziny drogi. Mamy już godzinę 15, ze względu na to, że dzisiaj od rana zwiedzałem tą miejscowość Braszów tutaj. Trochę o niej tam poopowiadałem, więc jak ktoś jest zainteresowany, to w sumie po czym ma być zainteresowany? Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to widział, a jak nie, to zachęcam. Fajne miasteczko stare. I jeszcze w tym poprzednim odcinku było zwiedzanie Pałacu Drakuli, czyli Castle of Bran, czy jakoś Bran, albo Brown, Bran. No, a teraz 3 godzinki, tak jak powiedziałem, przede mną, nie śpieszę się w ogóle, zjeżdżam z tych gór, bo pogoda tu jest taka, że dopiero półtorej dnia pada, ale ja już mam dość, ja chcę słońce, a tam w Bukareszcie już nie będzie padać przez 2 dni, a tu się tutaj te chmury będą trzymały, dlatego uciekam z tej części tej Rumunii. Tutaj kapka jeszcze tego Braszowa, drugi zjazd, czyli ja jadę prosto, czyli warto by było zmienić na ten pas. No, o tej części akurat nie widziałem, bo to nie jest stare miasto, więc też przy okazji sobie coś tam zobaczę razem z Wami. No, kamienice i jakieś takie, nie wiem, PRL-owskie budynki. No to puśćcie mnie. No, ładne mają tutaj te budynki. No, ale co to człowiek będzie łaził non-stop w kółko i oglądał takie kamienice. Jakby była z 60 razy większa, to wtedy warto aż tam jechać 300 km. Dlatego też tam jadę, no. Tak sobie teraz myślę o tym Ceausescu i tak dalej, jak go konserwatorzy zabytków musieli nie trafić. Pół starego miasta rozdupcu, żeby jakieś takie coś wielkiego zbudować. Ale go pewnie trawili. Jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda rumuńskie duże miasto, ale nie części jakiejś starówki, no to takie zwykłe, najzwyklejsze. Nie odbiega w ogóle od tych europejskich. Przecież to też jest europejskie miasto, młocie. Șota va fi închisă până la numărul 12. Șoferii sunt rugați să își planifice călătoriile și no i spróbujcie coś zrozumieć z tego rumuńskiego. 6 stopni o 15. Czas stąd szybko uciekać. I jeszcze te takie deszcz plus te chmurska. Zatrzymałem się i zawracam, bo widziałem polski polowy cmentarz. Coś tam dojrzałem, że 1940 rok. I jadę zobaczyć, jak to tam wygląda. Tu się zatrzymałem, a tu znowu o tych głupich niedźwiedziach. Tam jest znak o tym, że tu jest polski gdzieś cmentarz, ale nie wiem, czy to tutaj na pewno będzie. Mam nadzieję, że nie spotkam niedźwiedzia, bo jedyne, co będę mógł zrobić, to dwójkę chyba. Widziałem te stworzenia. Byłem od nich, nie wiem, z 5-6 metrów. I one są tak okrutnie wielkie. Tu jest ten cmentarz? Kurka wodna, chyba wlazłem komuś na chałupę. Ale jest tu normalnie polska flaga i tam jest chyba ten cmentarz. Tu chyba do góry trzeba iść. No. I taki kopiec jest. Dobra, wejdę do góry, to się włączę. Fajne miejsce na zadumę. Jest ten ołtarz. Są krzyże. Jakieś tabliczki są. Polski orzeł. Bez koron. Nie, ma koronę. Są flagi polskie. Przynajmniej leżą. Tu coś jest napisane. Ołtarz budowany w 1940 roku przez polskich uchodźców wojennych czasu II wojny światowej. Jak podchodzę do takich miejsc, to
Ja wiem, że są ludzie, którzy są bardzo dużymi patriotami i wnet kochają Polskę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mi, raczej nie, żeby nie było, czuję, że jestem Polakiem. Czuję, że jestem Polakiem i nie mam jakieś tam określone odczucia odnośnie na przykład takich miejsc. Ale mnie nikt nie nauczył jakiejś takiej strasznej miłości, może nie strasznej miłości, a po prostu miłości do narodu. Nie potrafię za bardzo tego zrozumieć. Być może dlatego, że jestem taki, jaki jestem, czyli introwertyk. Właśnie tego się obawiałem, że jakiś pies tu będzie i będzie szczekał, ale na to wychodzi, że jest w porządku. No, a tak wracając jeszcze do tego, no to nie mam jakichś takich wielkich zadum związanych z tym, że akurat jestem Polakiem. Fajnie, rozumiem tą historię, rozumiem tą przelaną krew, to wszystko, ale tak samo jak nie rozumiem rumuńskich patriotów, amerykańskich patriotów i tak dalej, nie rozumiem po prostu tych emocji do końca, nie? Ja to zawsze patrzę przez pryzmat tego, że muszę płacić podatki i najlepiej to, żebym zamknął ryja i nic nie mówił, nie? A jeszcze ten oddał wszystko i potem przelał krew. Coś takiego. Dla mnie jest z perspektywy, jak na to patrzę, to czy Niemiec jest Niemcem, czy się czuje jako... No nie kumam tego, po prostu tego nie kumam. Mam taką jedną emocję, dość mocną, mianowicie ona się pojawia wtedy, kiedy sobie zdaje, raczej dochodzi, takie myśli mi nachodzą, że jak byliśmy te 123 lata, jak tego państwa polskiego nie było i po tej pierwszej wojnie światowej, jak tam wiecie, Polacy walczyli między sobą tak naprawdę i po stronie tam ruskich, Austro-Węgier i tak dalej, jak między sobą się ci 16-latkowie na przykład na tej Manyłowej gdzieś tam zabijali, to mam takie coś, że no wylądowaliśmy po prostu na minie jakiejś jako Polacy, takie nieszczęście jakieś jedno wielkie. I najbardziej mi tam się ten łza do oka nanosi, jak się tak człowiek zastanowi nad tym, że po tych 123 latach Polska odzyskała tą niepodległość, a później w tym 39 roku znowu przyszło walczyć o to, za to, że się jest tym Polakiem, nie? Z tymi Niemcami i tak dalej, z ruskimi. I to jest takie ledwo, co ci ludzie odzyskali tą niepodległość w tamtych latach, w tych latach 30., w tym dwudziestoleciu międzywojennym, a tu już nagle trzeba się szykować na wojnę i to jeszcze taką okropną. Ledwo co podżyli sobie ci Polacy, jako Polacy z tą wolnością i od razu kaci z zachodu i z wschodu. No i ja zawsze te cmentarze, czy ten patriotyzm tak z tej swojej perspektywy biorę i sobie tak myślę, że jakbym poszedł przelewać kraj za ten, krew za ten kraj, to jakoś miałbym to gdzieś, czy mi postawią pomnik, czy mi nie postawią pomnik, bo wiem, że byłbym do tego zmuszony, nie? Bo nie czuję tej takiej miłości, taką jaką sobie wyobrażam w momencie, w którym patrzę, jak ci patrioci tacy skrajni, wiecie, tacy co naprawdę kochają ten kraj, a nie tacy, którzy dochodzą gdzieś tam do władzy i chcą go wydoić, jak się da, nie? To taka trochę naiwność mi się wydaje, ale to no, jak człowiek kocha, to jest naiwny. Podsumowując ten mój wywód, taki całkowicie osobisty, to mi się wydaje, że Polaki to takie biduly jesteśmy, takie biedoki jesteśmy. No teraz jest fajnie, super, nie? Ale tak ogólnie to biedni byliśmy. Tyrali nas z jednej, z drugiej strony, no pewnie my też innych tyraliśmy, nie? Ale jak to było do końca, kto pierwszy tym kamieniem rzucił? Nigdy nie wiadomo, ale zawsze ci na dole potem cierpią najbardziej, nie? A nie ci u góry. I ja na przykład, no, czy jest to PiS, czy to jest to PO, to ja nie mam jakichkolwiek pozytywnych emocji do tych ludzi u władzy. Nic. A chciałbym coś takiego czuć, że jestem dumny, że wiecie... No nie wiem, nie czuję po prostu tego, nie? Nie mam czegoś takiego, że wstaję rano i buduję wielkość Polski. Może jakby byli jacyś ludzie, którzy nie robią nas tak głęboko, uwaga, przekleństwo, w chuja,
co, to może bym to poczuł, ale na tą chwilę to ja tylko czuję, że się odwracam i oni tak robią, nie? To tak, dlatego może tego patriotyzmu nie mam w sobie. A może są ludzie, którzy to rozdzielają i co innego polityka, co innego ogólnie to pojęcie państwowości Polski i tak dalej. Zbyt mały jestem, żeby do tego podejść. Zbyt mało wiedzy mam, natomiast mówię o swoich subiektywnych odczuciach. I dodatkowo mogę powiedzieć, że nawet jeżeli któryś z polityków mówi prawdę, to po prostu z takiej z góry. Ja nie ufam i tyle. A żeby jeszcze coś zweryfikować, żeby tracić na to czas, czy to prawda, czy nie, to szkoda mi na to czasu i wolę żyć swoim życiem. No gdzieś tam te głosy czasami oddaję, ale mam wrażenie, że oddaję je w taki sposób nie na zasadzie, że znam program całej partii i tak jakby zamiary tych ludzi, tylko gdzieś tam w miarę się utożsamiam z daną osobą, z danym politykiem jakimś, nie? Że jeden mi bardziej pasuje, drugi mniej. Ale na przykład jak gadam z jakimiś ludźmi, z jakimiś starszymi ludźmi na przykład i facet mówi, że on byłby za tym, żeby nie było podatku dochodowego, ale nienawidzi kleru i to były te ostatnie wybory, to on zagłosował na lewicę. 68 lat czy 69 i no wiecie, no ludzie w dużej mierze głosują przez pryzmat jakichś takich tych postulatów tych polityków, które generują emocje. I ja naprawdę nie jestem w stanie zweryfikować, przeczytać programu, zweryfikować, czy ci ludzie będą faktycznie ten program realizowali, bo często jest, że jedno mówią, a drugie robią. No i ja po prostu no, mówię to wszystko przez pryzmat tego patriotyzmu, bo ja, dla mnie to też jest w jakiś sposób interesowanie się tym, to już jest patriotyzm, nie? Interesowaniem się tym, no więc w jakimś tam punkcie jestem patriotą, ale jak się czyta te książki czy ogląda te filmy, to czasami taki romantyzm w postaci tego, że biegnę z tą flagą i z tym karabinem i strzelam tam do kogoś, to rozumiem takie emocje. Kto to dzwoni? Ale żem się nagadał, a tu już 120 km przejechane i tak jak widać na załączonym obrazku, sucho tutaj jest, więc już jest na łbie lepiej. Musiałem się wygadać normalnie, aż przestało padać. W takim deszczu, kurde, żyć w busie to jest, może jeden dzień da radę, ale drugi to już łeb boli. Pit stop w randomowym mieście po jakąś kolkę i patrzcie na te chałupy. Nie ma to tamto. Piękne to. Ciekawe, i to krzyż do góry nogami tam widzę, dobrze? To jakiś, albo miecz, cholera wie. Ale no, tak się po prostu włączyłem. Jeszcze jakiś czas i jestem na miejscu. Już jestem pod Bratysławą, jeszcze kapkę mam, ale znalazłem fajne miejsce na nockę przy takim stawie. Ale to jest ciekawe, tu jest jakiś Carrefour Value Center. To jest chyba coś związane z logistyką. A tam jest zwykły Carrefour. Idziemy do zwykłego Carrefoura na jakieś zakupy. Nie wiem, co sobie tam kupię, ale sobie coś kupię, bo muszę trochę pochodzić. O, może do Bebko też pójdę. Chcę taki chwytak na noże magnetyczny. Hornbach. To może też coś w tym stylu tam będzie. Więc shopping. No ciekawe, czy tu znajdę takie te głupoty. Coś tu do domu jest, ale Carrefour jest jeszcze duży. Pepko nie mieli, może tu będą mieli w Carrefourze. Jestem w ichniejszym takim Hochulbacher, czy coś takiego, jak Ikea chyba. Coś w tym deseń. No, to jest trochę za duże, bo to jest na narzędzia. Ale w sumie trochę tych łóżek mam. Jeszcze się coś tam przyklei. W sumie może to nie jest złe. O, jakie ciemne chmursko, znowu żabami będzie waliło. Kupiłem tą poprzeczkę tam magnetyczną. Znaczy poprzeczkę, no ten chwytak magnetyczny wielki. Coś pomyślę. A jak się do Polski przyjedzie, to się weźmie jakieś takie małe noże, bo tutaj mnie nie rozumieją. Nawet próbuję tam
na ten translator z telefonu dawać, ale jaki tam jest w ogóle zachód? Jaki tam jest zachód? Coś pięknego. Nawet mnie nie pytajcie, jak to się wydarzyło. Nawet mnie nie pytajcie. Ludzie, ale jest konkretny zachód. Ja cię chrzanie. To chyba coś takiego to tylko w Trieste przeżyłem. Takie kolory. Tak intensywne. Kamera tego pewnie nie oddaje. Ale tam jest normalnie czerwień, jaskrawa żółć, fioletowy, różowy, wszystko co się da. Takie miejsce na parking Fortnite znalazłem na nockę. Tam widać w oddali maszt GSM. Tutaj jest jakiś offroad camper. I w ogóle od poprzedniego ujęcia, gdzie było to takie mega, te mega kolorki, minęło może, nie wiem, z 4 minuty i zobaczcie, nic już nie widać. To było dosłownie na chwilę. Dobrze, że to uchyciłem. To naprawdę trwało z jakieś, nie wiem, 5 minut. Takie dwie małe kanapeczki. I grzeje wodę. Kurde, zimne już to jest. A myślałem, że sobie ciepłe zjem. No dobra, oglądamy i żrymy. Coś takiego myślałem zrobić. No i chyba zrobię. Jakieś dwie śrubki, coś tam. Byleby tej pleksji tu na... No, na zewnątrz nie wywalić. Jakieś takie drobne śrubki trzeba. Coś się znajdzie. W sumie chyba nawet dobrze, że takie duże to kupiłem, bo nie ma szans, że się odkleją. Muszę już naprawdę mocno tam trząchać, żeby coś spadło. Kupiłem sobie jeszcze takie kabelki, bo mi się zepsuło ostatnio. No i co? Muzyczka i do podprysznic. Mamy kolejny dzień. Ładną pogodę. Jest trochę rzeźko, ale jest zdecydowanie lepiej dla głowy, jak... Chociaż to jak się popatrzy, to są te chmury. Ale tu przynajmniej połowa nieba jest ładna. No i prognoza jest taka, że będzie coraz ładniej. Cieplej przede wszystkim. Okazało się to być takim bajorem. W momencie, w którym światło się oświeciło. No i co to mogę powiedzieć? Zielony żur i coś tam, jakieś ryby łowią. Tego typu sprawy. Z UK tutaj mamy. UK, ale polski orzeł. UK, ale polski orzeł. No to czyli mamy tu Polaków. A co się tutaj u mnie dzieje? Bo jest jakieś 3 kampery tu chyba były. Odkręciłem sobie ten koszyczek. I się tak zastanawiam, czy by tego tutaj, o, tagło nie dać. I nawet mam jakieś śrubki. I one by w miarę pasowały. Tylko, że kurde, nie mam czym tego przewiercić. Muszę sobie jakąś wiertarkę kupić. Może wiertarkę kupię. W końcu będę miał wiertarkę. A na ten czas, jak nie mam tych wierteł, tego wszystkiego, to to dam tutaj tak ładnie. Proszę bardzo, bo mi wkurza, to se z powrotem przykręcę i będzie git. Muszę wiertarkę kupić, ale to nie dzisiaj, nie jutro, a może dzisiaj. Jestem już w ruchu, mam 21 km i to jest 55 minut, więc korki. Ciekawe, czy ja gdzieś tam zaparkuję w ogóle. Już sobie taki parking wybrałem, blisko tych rzeczy, które chcę tam zwiedzić. I może tam jakieś hulajnogi będą, to się te hulajnogi ogarnie. No dobra, już jestem, tak? Mam 7 km do miejsca, w którym się chcę zatrzymać. I całe 35 minut. Ale widzę, że są hulajnogi elektryczne do wynajęcia, więc sobie wynajmę. Chociaż tyle. Gdzieś już tu szukam miejsca parkingowego. Tutaj mamy łuk triumfalny. I to, co się dzieje na tym rondzie, to mi się kojarzy z tym francuskim rondem takim. Tu ja chcę jechać w prawo. Czemu wy mnie zajeżdżacie? Czemu ty mnie zajeżdżasz, chłopie? Ja tu w prawo jadę. No, wjeżdżaj. Oj, ten Bukareszt, to chyba se trzeba odpuścić to centrum. Muszę gdzieś na obrzeżu znaleźć jakiś parking, bo no, można wziąć zawsze jakiś autobus czy coś takiego, ale na razie to jest katastrofa. W Londynie to jest tak zorganizowane fajnie. Nie wiem, jak w Warszawie jest, bo w Warszawie nie jeżdżę praktycznie nigdy, ale jeżeli chodzi o takie większe miasta, to no, ale ładny jest ten, ładniutki jest, mi się podobają teraz te rynówki. Ale no, w Londynie to się płynnie jeździ jak cholera, a tutaj jest katastrofa. Tego kolesia prawie wdupiłem, wymusiłem mu pierwszeństwo i to tak okrutnie, szok. Ja chyba stąd jadę. Przejadę tylko koło tych budowli. Jak nie znajdę nigdzie parkingu przez najbliższe półtorej godziny, to stąd jadę, mam to gdzieś. Dziadkiem już bym znalazł kilka miejsc, nie? No jednak przewaga mała auta w mieście jest ogromna, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, ale tu jest to ścisłe centrum. Tam będzie Muzeum Narodowe,
parlament, to wszystko będzie tak, że przynajmniej o, widać jakiegoś kunia już. Fajnie by było się tu połazić. Już w sumie czy mi się aż tak strasznie śpieszy, ale no ładnie tu jest, no. W sumie może będę zrobię coś takiego, jak będzie, jak będę miał straszną spinę, żeby tutaj przyjść, że nie wiem, że na obrzeżach już tak fest, gdzieś na obrzeżach sobie stanę i zostawię auto i tu komunikacją przejadę po prostu. Gdzieś sobie opłacę jakiś parking. Tu jest jeden z takich bardziej rozpoznawalnych budynków, czyli Teatr Narodowy. Tu jakieś kunie. No nie jestem w stanie nawet teraz, wiecie, sprawdzać i czytać, co czym jest. Tu po prawej też jest jakiś budynek rozpoznawalny. Ścisłe centrum. Ładnie tu jest. Fajnie by tu było połazić. Tam jakie te kamienice przyzdobione. Tu jakieś kościółki. No kurwa twarz, no. Tu jaki budynek. To widać, że już stary trochę jest. Tylko co to jest, nie wiem, nie powiem wam. Fajny budynek. Następny fajny budynek, no. Tego się spodziewałem. Czerwone. Jest ten budynek. Jest i on. Trochę jeszcze do niego mam. Tutaj też jakieś kamienice to jest. Co to jest w ogóle? Czerwony masz, chłopie. Nie jedź. Gdzie po... robi wrażenie w ciul. W ciulu robi wrażenie. No jest to okrutnie wielkie. Faktycznie. Tylko, że to, żeby to objechać, to w ogóle ile trzeba... Tutaj takie chyba na podobny wzór kamienice. Coś w tym stylu. No ale to jest okrutnie wielkie. Dobra, muszę się skupić, gdzie ja mam jechać. Może tu jest gdzieś jakiś parking, no. Stoją tu auta. Ja jeżdżę, się przeciskam, szukam, a tu taki wywalony wielki parking w samym centrum. I to jeszcze pewnie za darmo, tak? Nie, no żartuję. Ale idzie tu stanąć. Muszę sobie poczytać, o co tu tutaj chodzi. Ale no taki plac zaraz koło tego parlamentu. A ja dobre straciłem... z jakiejś półtorej godziny. 22 zł za 4 godziny. Nie, 19 zł za 4 godziny. I szukamy teraz jakiejś hulajnóżki. Hulajnóżki jakieś. Dobra, zainstalowałem Bolta. I gdzieś tu ma być hulajnoga naładowana na maksa. Także szukamy. Okej, mamy środek lokomocji. I tak, objechałem już trochę ten parlament. I jadę z tamtej strony zobaczyć jeszcze... kościółek, tak? Kościółek ładny. No i objadę ten parlament jeszcze z drugiej strony. Pan prawie dostałby w łeb. Wiecie co? Ten kościół jest w trakcie budowania. Ja go tylko... Znaczy w trakcie budowania, jakiejś konserwacji pewnie i tak dalej. Tu są jakieś takie ogrody i wszyscy są tak odświętnie ubrani, a ja jak jakiś maślak. Więc... tylko wam nagram kapkę dosłownie tej budowli. Nie będę tu nigdzie właził. No, dajcie mi wiarę bądź nie, ale jest tam jeden wielki plac budowy i wszędzie jest zakaz, żeby wejść. Także jedziemy do tych muzeów narodowych, do tych teatrów narodowych i innych tam budowli fajnych, ładnych. Wielki jest ten kościół, a tu akurat to i to ja przewożą. Aha, tu jest odnośnie informacje, no nie wiem odnośnie czego, ale informacje mnie nie interesują. Ważne, że tu budują jakieś jeszcze inne rzeczy. No, Rumuni lubią takie wielkie rzeczy. Tutaj też jakiś kolejny budynek dziwny, wielki. Ten parlament to w ogóle objechać, to już mam połowę baterii w tej hulajnodze. Co ja mam wam mądrego do powiedzenia? Chyba nic. 1 700 000 mieszkańców. Niezorganizowane, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o auto zwykłe. Nie ma stref żadnych chyba. I co? 1 700 000 ludzi, powiedziałem to? I data założenia mniej więcej XIV wiek, plus minus. I przeróżne budowle są tutaj. Jak będzie coś ładnego, po prostu to się włączę, bo bez sensu jest nagrywać pomniki i budynki jakieś takie losowe, nie? Wiadomo, że fajnie by było jakieś smaczki dodać, ale co ja tu będę dodawał, że ludzie tu żyli i się rozwijali, tak jak wszędzie. No dobra, mniej więcej już wiem, gdzie jestem. Chciałem dojechać tam, gdzie przejeżdżałem autem koło tych wszystkich zabytkowych, dużych budowli i to jest tam, więc tam też się kierujemy. Tylko chciałbym na ten placyk przejść tam. Patrzcie, jaki ten paralityk. Co z nim jest nie tak? Jeszcze go ptaki osrały.
Co ty, chłopie, żeś z gruzu wstał i do piachu wpadł? Mnie to na przykład bardziej interesuje, jak ci ludzie z dnia na co dzień żyją. Wiecie, gdzie na autobus przychodzą, jaki jest klimat na przystanku autobusowym. Jakieś knajpy takie, jak siedzą i żrą jakąś kawę, piją coś w tym deseń. Takie coś mi bardziej interesuje. Poczuć to. Zobaczyć i poczuć to, jak ci Rumuni tu żyją. Bo całkowicie inny miałem, jakby to powiedzieć, całkowicie inny obraz tego, jak oni tutaj żyją. No, macie kunia. Kunia i piękną wieżę. Myk! Myk! Universitara, Karol. Cokolwiek. Sala koncertowa z 1888. To jest tak, jakbym wam pokazywał teraz monetę babę z wózku z 88. A tu hop, tylko jakieś dziwne cyce ma. Jakieś takie ginekomastia? Coś w ten styl? Trzeba strasznie tutaj z tą hulajnogą uważać, bo jest bardzo dużo stopni, dziur w chodniku. Nieprzystosowane. Trudno, żeby ktoś miasto przystosowywał pod jakieś hulajnogi, ale wiecie, o co mi chodzi. No na przykład coś takiego. No tu akurat kawałek wybrałem taki, żeby móc trzymać telefon i żeby się na łeb nie wywalić, ale no trzeba być wysportowanym na tą hulajnogę. Jadę na Stare Miasto teraz. Mam jakieś dobre 4 km, ale mam piękną trasę w końcu rowerową i będę pędził. Jedziecie wśród tych najpiękniejszych budynków, rozglądacie się na wszystkie strony, głowa wam chodzi lewo, prawo, widzicie, że macie fajną trasę rowerową i tak dalej, a tu nagle bum, takie zawalisko. Co zrobić? Zero oznaczenia, nic. Jakiś tak. Fajnie się tu jeździ tą hulajnogą po tym mieście. Przyjemne to jest. Zjechałem na chwilę z głównej trasy, ale nie ładuję się w ten tłum. Tu jest ładny budynek, więc można go nagrać. Ja już go chyba nagrywałem, jak tu przejeżdżałem. Tak, zdjęcie pani zrobimy, a tu takie zwykłe jakieś miejsce. Dobra, jedziemy. Tutaj jedziemy na chwilę. A co mi tam szkodzi? A nie chcę mi się z tymi ludźmi tutaj. Objadę ich albo coś. Tu jest jakiś kanał, bo to nie jest rzeka. Dwie rzeki pływają przez Bukareszt. A tu jest sąd apelacyjny. 895 chyba powstawał, coś tam. Niech się sądzą. Wpisałem Stare Miasto, a mnie przywiodło tutaj. Dokładnie to jest punkt Starego Miasta. Raczej nie, coś tam te gogle dały życi. Widzę, że tu jest pełno jakichś takich budynków. Nie wiem, czy to są mieszkalne, czy handlowe. Handlowe chyba raczej nie. No ale korpo tutaj chyba. Korpo, przynajmniej reklam korporacji. Tak to wygląda. No dobra, jedziemy gdzieś tam dalej. A tu jest... A ja już jestem u siebie. Jak fajnie, to dobrze. Ja już u siebie jestem. To jest sam początek tej mojej wyprawy, jak się tu zatrzymałem. I sam nazwijmy to front tego budynku. Można sobie wejść do środka. Można sobie to pozwiedzać. Jest jakieś 9 sal. Czasami jest dostępnych 5, czasami jedna. Natomiast no, ja do środka nie zamierzam wchodzić. Wybywam już z tego Bukaresztu. Starczy mi. Ja wolę dzicz, a nie beton i stal. Jestem już w tej Rumunii chyba ponad... No już dość długo, już będzie się zbliżało to do 3 tygodni, jakoś tak. I coś bym już poszukał. Porobiłbym coś już innego, aniżeli zwiedzanie. Mam taki pomysł i chyba będę go realizował. Mianowicie będę jechał tam na Bałkany, tam przy... na wybrzeżu. Tylko nie na wybrzeżu tym bułgarskim, bo bułgarska, to całkowicie trzeba o tym zapomnieć. To bez detektora tam można wjechać i sobie pozwiedzać, ale to może w przyszłości. Albo może jeszcze nawet i podczas tego wyjazdu, ale ja sobie pojadę sobie chyba na Czarnogórę. I na tą Czarnogórę sobie pojadę przez Serbię. I jeszcze Serbię co nieco tam zerknę, o co to tam chodzi w tym kraju. Dlatego będę się teraz... raczej kierował tam w kierunku Serbii, a Rumunia może się kiedyś jeszcze tutaj przyjedzie, zwiedzi coś, bo jest jeszcze troszeczkę do zwiedzenia tych tematów, bo odpuściłem, nie wiedziałem, gdzie jechać na samym początku, a tam jest taki bardzo fajny rejon, dokładnie to się nazywa
Cluj-Napoca i tam są takie fajne rzeczy, typu jakieś ten wygasłe wulkany w pobliżu, jakieś takie jeziora zarębiste. No jest jeszcze tutaj do zobaczenia dużo. Rumunia jeszcze dużo oferuje, ale jadę teraz w kierunku tam Czarnogóry. Także następne filmy z podróży będą. Na pewno się jeszcze coś zwiedzi w tej Rumunii, bo to jednak jest kilkaset kilometrów. Także to, jeżeli chodzi o ten film, to będzie wszystko. Bukareszt, bardziej to na zasadzie chyba takiej, żeby przyjechać tutaj z paczką na tydzień, dwa i się bawić i se zwiedzać, aniżeli tak na jeden dzień busem, bo kiepska sprawa. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki i do dalszych przygód. Trzymajcie się. Cześć.